A kto cię najbardziej inspiruje? Nie chodziłam do szkół muzycznych, chociaż bardzo marzyłam zawsze o tym i zawsze marzyłam o tym, żeby się uczyć gdzieś tam śpiewać. No to moimi nauczycielkami śpiewu były po prostu wokalistki. Bardzo nieładnie, tak? Ja na początku myślałam, że dziecka, piszecie mi tutaj od dwóch, bo mnie nie ma. Jezu, masa, Patti LaBelle. Ojej, teraz zawsze jak ktoś się mnie pyta, klasyka soulowo, wiesz, takie divy, takie największe nazwiska. Divy. Bo ojej, Weronika jest jaka jest, ale czemu robicie JW? To jest takie chuj dziecięce, nie? Takie JW pisanie. Na mnie to możecie pisać, bo ja to tam mam dystans do tego wszystkiego, ale nie każdy ma dystans. Nie wiem, czy kojarzycie taką osobistość jak Dis. I widzicie, że takie dwie literki to mogą sprawić, że ktoś popadnie w jakąś wręcz obsesję na tym punkcie, więc nie piszcie takich rzeczy, bo to jest słabe. Co nie słychać? Raz, słychać. Co? Miała ból dupy, że ekipa jej powiedziała, że nie śpiewa najlepiej z dziewczyn, po czym umówiła się na filmik z Cleo. Ale kiedy jej ekipa tak powiedziała? Wątpię, żeby ekipa jej powiedziała tak, bo by się obraziła. To powiedzcie mi, na jakim odcinku takiej ktoś powiedział. O, co dziś znów? Fajnie. Czy ta wersofona jest zagubiona, myślę. Jak mi się wydaje. Bo ona uważa, że musi być idealna. Chyba, że ona jest taka nijaka, nie wiem. Wiecznie musi być, wiecie, w pełnym make-upie, wypicowana. Najpiękniejsza, najmądrzejsza. Uważam, że ona czuje na sobie jakąś ogromną presję. No, czekam na ten tytuł. Boże, dzieci, nie musicie mnie trollować, bo ja mam tutaj wykresy. Ja widzę, że jak robię pam, to wykres idzie, więc mikrofon słyszycie. Więc nie wiem, co wy myślicie, że to jest stream Czuksa? A coż to takiego, Bel? No, czat jest tragiczny ogólnie. Ale cóż począć. A co u tej ekipy całej? Ekipa. Oni to mają tyle kanałów, że to ciężko ogarnąć. Ekipowy turniej, ekipa śpiewa. Kiedy oni powiedzieli wersów, że ona nie śpiewa najlepiej? Morcysia z ekipy Frizo pokazała za dużo. Ja lubię Marcysię. Że robią takie odcinki. Znaczy ten Hirius to jest stulejarz. No nie będę mówił, że wszyscy. Dał się, że jakiś odcinek z tabliczkami, ale jak to znaleźć? O, jakiś donate. Słyszę jakiegoś donate. Widzicie, dzisiaj mniej czytam tych donate'ów, bo mam tego. Warnega, przyznaj się, że to ty jesteś bazylan. Dlatego specjalnie opluwałem się jego obecność na czacie. Przestań okłamywać ludzi. Ja nie czytam dzisiaj tak dużo tych donate'ów, bo jestem ten. Mam jeden monitor. Florek. Trzymam kciuki 6 marca. Nawet jeśli przegrasz, to i tak jesteś dla mnie zwycięzcą. Ciekawe, co to za Florek. Florek to SKKF. Kiedyś tak... znaczy tak się zwie. Ale to pewnie nie on. Tylko jakiś inny Florek. Dzięki, Florek. Najnowszy odcinek u Murcix. Tam są te tabliczki. Czy tu jest jakiś... Odtworzyłam przepis na Drwala. Co mi obchodzi to? Chcę tabliczki. Dzięki, Wisi. Oglądałeś oczy diabła Wegi? Nie. Ona jest trochę jak Barbie.
Oj, nie zdążyłem przeczytać przez czat. Czat dzisiaj to jakiś dramat, a na jednym z filmie Verse of Freeze powiedział, że jej się nie podoba Verse of tyłek i kazał jej ćwiczyć, bo Freeze coś dla niej potem kupi. Coś w tym stylu, bo dokładnie pamiętam. Myślę, że Freeze próbuje z Verse of zrobić idealną. Ale to mów, jaki odcinek, jaka sygnatura czasowa. To wtedy będziemy mogli sprawdzać to na bieżąco. Kto z ekipy najbardziej gwiazdoży? Aha. Kto z ekipy najbardziej gwiazdoży? No i to jest donate z informacją. Dziękuję bardzo. I co, ale ja, to była jakaś 11, tak? Minuta około. Nie, on się tylko z tym przyjaźni. Kto jest najbardziej opiekuńczy? Nie, na pewno nie to. Na ból, na myślałem, że pan jest tytasz mnie, że wiesz, czasem mówiłeś mi, że ja jestem taki... On w ogóle nie przeklina, on jest wow. Różnica między filmami a po... Majna swoich... Że zanim doszedłem do ekipy... Nie... Ale... Ja... Czekajcie, ja sprawdzę ten czas. 11.57 ktoś napisał, znaczy ten donate. 11.57. Gdzie to jest? To jak już straszna jest posucha i strasznie się komuś chce jeść, to zawsze Werka przynosi żarełko, zawsze ten pomoże i podzieli się, to też jest to, że się dzieli często. Kto najlepiej śpiewa? Gotowi? O, dobra, imina Weroniki już tutaj. A Murcik zupełnie inaczej wygląda. Chyba nawet lepiej niż normalnie. 3-4. Marcisia Werka. Czekajcie, Mike powiedział, że trąba Krzychu, że trąba Marcysia, Marcysia, że trąba Krzychu i ja. O, Marcysia się widzę tutaj, nie boi siebie sama pochwalić. Trąba, Krzysiu, Marcysia, Marta, Marcysia, Wera, trąba. No bo Marta musi powiedzieć, że Wera, bo to są takie, tu jest sojusz. Tutaj jest sojusz między dziewczynami. Karol, Werka, trąba Krzychu, Karol, trąba Krzychu, Marcysia, Kasia, trąba, Marcysia, Krzychu, Patec, Marcucha. Ciekawe, jak ten trąba śpiewa, bo wszyscy na tego trąbę. Tylko trąba na siebie nie zagłosował, a nie i Patec. Ja dałam Krzycha trąbę. Oj, Krzysiu, to jest nowy odkryty talent. Ale Krzysiu, tak jak ja, nie dał siebie. Dał mnie, ja nie dałem siebie, dałem jego. Trąba, Krzychu i Marcysia. Ja dałam was i siebie najmniej. Ja z Krzysiem ostatnio 10 godzin w studiu. Dobrze, owocny dzień był, bardzo owocny. Nikt się nie spodziewał, że Krzychu tutaj jest takim pięknym śpiewakiem, ale naprawdę jest dobry, kurczę, pieczony. O, i nie przesadzajcie, bo się zaczerwieni. Kto najczęściej przeklina poza kamerą? Nie, no Verso się normalnie zachowała. Najlepiej stara się być najlepsza, wzięła sobie naukę śpiewania. To dobrze, no. Dobrze, myślę. A kiedy niby Freeze jej powiedział, że ma, co, że coś tamten? To chyba już kłamiecie, bo nawet jakby tak powiedział, to by nie wrzucili tego do odcinka. Verso wszystko potrafi. To jest dziewczyna na medal. I tutaj śpiewać się uczy, i tutaj dietę i treningi robi, i tutaj naukę tańca na high heelsach, na róże się uczyło, ona wszystko potrafi. I tutaj zdjęcia gwiazd potrafi odwzorowywać. Co tutaj jeszcze potrafi zrobić? O mój Boże, co to za sz... Marta Rentel, to jest dopiero... Chabadzibadło. Ja w środku? Nie. 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 Ani nie ma. Tu Ania. Chodź, to on był? Co to ma znaczyć? Już razem, już razem. Zgaś światło. Nice. No tam wszędzie. To nie wychodzi, bo iść później jakiś pies. Na sam koniec jeszcze iść po nas, jak już nas odkryje. Jak już nas odkryje, to cię za nogę chcę złapać, jak on do was podejdzie. Pod dywan się schowaj. Pierwsze co zobaczył to włączoną kamerę. Widać, że i pranka.
zostawiają kamerę na widoku, pewnie z czerwonym światełkiem. Kamera jest pod pierzynką. Niepotrzebnie, słuchajcie, to by mi wyszło, nie? To było dobre. Tylko niepotrzebnie daliście te bandaże tam, gdzie kamera. Jak wszedłem, to mówię, kurde, przecież ja nie dawałem tych bandaży na ten. Ty jeszcze bandaże! Ja jesteście nienormalni. Jak wiecie, cześć. Dzięki, Czekas. Część mojej pracy to robienie zdjęć. Jak w ogóle to... Jeszcze oszukiwanie na zegarkach, tutaj zapomniała dodać. Ale ja zrobię odcinek prędzej czy później też o tych influencerkach. Co wy... swoich widzów? Żeby sobie zarobić kilka srebrników. O, powstaje. Zawsze robię zdjęcia telefonem. Aktualnie mam iPhone'a 11 Pro Max. A co do samego zdjęcia, no to jesteśmy teraz w lesie i będziemy tutaj robić. Dzisiaj mam sportową stylizację, bo jak wiecie, jestem ambasadorką Gym Glamour. Także za chwilę będziemy robić zdjęcia w stylu biegaczki, takie w locie. Może ja bym sobie zrobił takie zdjęcie w stylu biegaczki. No, zrobię sobie jutro.